nie myśleliśmy, że to może być tu, na Niemeńskiej, prawda, na osiedlu, żeby ktoś zamordował żonę, za co? Krew jest wszędzie, co dowodzi, że kobieta jeszcze żyła, kiedy zadawano ciosy. Dobry wieczór. Witamy Państwa, licząc jak zwykle na pomoc w sprawach, które w szczegółach przedstawi już za chwilę autor programu Michał Fajbusiewicz. Dobry wieczór, witam Państwa, magazyn kryminalny 997. Dzisiejszy program chcę poświęcić dwóm prośbom skierowanym do naszego programu przez policję z Podlasia. Pierwsza dotyczy poszukiwanego od blisko 10 lat jednego z najgroźniejszych polskich bandytów, 32-letniego Pawła Krysiewicza z Białegostoku. Hej, co jest? Nie masz humoru? Zobacz, jak ja wyglądam. Jakaś wieśniara. Wiecznie te same ciuchy. A Justyna dostała nową koszulkę i gabryśkę z atomizerem. Pamiętaj, że jesteś od niej dużo ładniejsza. Ej, maleńka, spójrz na mnie. Zadbam o ciebie. Denver, bo tak właśnie na co dzień nazywano Pawła Krysiewicza, był właściwie bandytą od urodzenia. Zaczął jeszcze jako chłopak na początku lat 80. Drobne kradzieże, włamania, wreszcie tak zwane wyrwy. Morda w kubeł! Nic nie widziałem! Wreszcie, pod koniec 1995 roku, Denver wpada w ręce policji. Staje przed białostockim sądem. Sąd Okręgowy 3 Wydziału Karnego w Białymstoku, po rozpatrzeniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu stron, skazuje oskarżonego Pawła Krysiewicza na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Domniemuje się, że Paweł Krysiewicz już w więzieniu nawiązał kontakt z członkami zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, kierowanej przez Leszka K., pseudonim Kucharz. Paweł Krysiewicz. No, bracie, dawaj. W skład grupy kierowanej przez Leszka K., pseudonim Kucharz, wchodziło kilkanaście osób z terenu Białegostoku. Podstawą działalności grupy były haracze wymuszane od właścicieli lokali gastronomicznych. Grupa na skalę hurtową handlowała też środkami odurzającymi, a zwłaszcza amfetaminą i marihuaną. Paweł Krysiewicz szybko odnalazł swoje miejsce w grupie. Co tam? Stęskniłeś się za nami? Panowie, porozmawiajmy. Porozmawiajmy. 3 dni temu miała być kasa i co? Chciałem was przeprosić, ale miałem awarię, naprawdę. No masz telefon. Zadzwonić trzeba było. A wcześniej dobrze się zastanowić. Zadzwoni. Zapłacę. Naprawdę, zapłacę. Zapłacisz. Nie będziemy ci dupy za darmo chronić. Tylko nie róbcie mi krzywdy. Co
jutro ma być kasa. Po wymuszeniu ochrony na właścicielu klubu Alabama, grupa Pawła Krysiewicza zastraszyła właścicieli lokali Łajka oraz Hades. Grupa próbowała też zmusić właścicieli lokalu Miraż do płacenia haraczu, jednak ze względu na ich zdecydowaną postawę odmawiającą przyjęcia ochrony i płacenia za nią, zamiar ten się nie powiódł. Następnym celem miał być lokal u Juska. No to jak będzie? Panowie, ja żadnych kokosów z tego nie mam. Na opłaty się zbiera trochę i na życie. Tak? Na dzieciach po mieście to się furą buja za koroniówkę, co? Spadek po dziadku dostał. Wiesz co ja mam po dziadku? Oprócz duszy, nos i uszy. A sprawa wygląda tak. Ty nam płacisz, my pilnujemy, żeby ci tutaj nikt szyb nie wybijał. Albo zbierasz na lekarza. Bo Wojtuś już zdenerwował paru chłopaków. Zdrowie dziecka najważniejsze, nie? Może i macie rację. Tyle gówniarstwa się tutaj kręci. W zeszłym miesiącu mi całe ocynkowanie zerwali. Ale dacie mi kilka dni, co? Do wtorku. Tylko bądź konkretny. Sygnały o wymuszeniach już mieliśmy wcześniej, ale teraz mamy pewne źródło. Kto? Właściciel Juska. Zastraszali go, zgodził się im zapłacić, ale zaraz potem przyszedł do nas. Czego potrzebujesz i na kiedy? Kilku chłopaków na przyszły wtorek. Będziemy ich mieli jak na widelcu. Dobra, przygotujcie papiery. Tak jest. W przygotowanej zasadce aresztowano kilku członków grupy. Następnie kolejno zatrzymywano pozostałych. W sierpniu bieżącego roku ze Stanów Zjednoczonych deportowany do Polski został ostatni wspólnik Pawła K., Dawid K. W sprawie tej zapadły wyroki od 12 lat pozbawienia wolności wzwyż. Z całej zorganizowanej grupy przestępczej Leska K., pseudonim Kucharz, na wolności pozostał tylko poszukiwany Paweł Krysiewicz. Z ustaleń policji wynika, że zbiegł za granicę i przebywa na terenie państw Unii Europejskiej. To aż nieprawdopodobne, ale Krysiewicz w Denver poszukiwany jest przez policję od blisko 10 lat. Mało też prawdopodobne jest, żeby przez te 10 lat, szczególnie po naszym wejściu do Unii Europejskiej, żeby on tam gdzieś nie wpadł w ręce policji. No chyba, że aż tak bardzo zmienił wygląd, albo też, co jest możliwe, w ramach jakichś porachunków został zamordowany. Mamy potwierdzenie od najbliższej rodziny Krysiewicza, że w 2002 roku wyjechał za granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. Paweł Krysiewicz nie zna
języka obcego. W związku z tym, przebywając gdzieś na terenie Unii Europejskiej, musi kontaktować się z Polakami, którzy ułatwiają mu tam życie poprzez załatwienie pracy czy umożliwienie kontaktów z pracodawcą. A czy macie jakieś sygnały dotyczące jego wyglądu? Na chwilę obecną, z informacji, które posiadamy, nic nowego ze szczegółów dotyczących wyglądu Krysiewicza nie doszło. Krysiewicz jest ostatnim z żołnierzy kucharza, który pozostaje jeszcze na wolności. I zatrzymanie Pawła Krysiewicza byłoby to postawienie przysłowiowej kropki nad i. I kolejna prośba podlaskiej policji, tym razem dotycząca morderstwa. To wręcz nieprawdopodobne. 60-letnia Marianna Radziwońska w majowe ubiegłoroczne popołudnie pracowała w swoim ogródku w Białymstoku i nie wiadomo dlaczego na jej drodze stanął morderca. No i ja mamę znalazłem w szopie po prostu. Leżała na brzuchu. Nie wiem, pierwsza moja myśl po prostu była tak, że mama ze względów zdrowotnych za słabo, po prostu miała tam z sercem problemy. No i nie dopuszczałem takiej możliwości, że to było morderstwo. Tu na Niemeńskiej, prawda, na osiedlu, żeby ktoś się zamordował żonę, za co? Cześć. A cześć. Paskudna sprawa. O, kobieta w wieku lat około 60. Czas zgonu pomiędzy 16 a 19. Liczne obrażenia czaszki. Myślę, że jakieś twarde narzędzie. Łyżka samochodowa, łom. Coś takiego. Ale nie to było bezpośrednią przyczyną zgonu. No. Zobacz. Tak. Zwinięta zachowuje się jak linka i to całkiem mocna. Uduszenie? Tak. Popatrz, krew jest wszędzie, co dowodzi, że kobieta jeszcze żyła, kiedy jej zadawano ciosy. Stężenie nastąpiło po, co świadczy też, że zabito ją tutaj, a nie gdzie indziej. A inne ślady? Zadeptane. Synowie znaleźli matkę leżącą na brzuchu z opuszczonymi majtkami. Myśleli, że zasłabła, ale kiedy ją podnieśli, zobaczyli twarz. Gwałt? Wątpię, raczej próba zmylenia tropu, ale coś więcej będę wiedział po sekcji. Bo mama naprawdę to była bezkonfliktowa i nie, nawet by nam nie skrzywdziła nikogo. Czasami były dziwne telefony. Chcieli kupić działkę. Marianna Radziwońska mieszkała w Białymstoku przy ulicy Fabrycznej 88. Rodzina Radziwońskich, mąż pani Marianny oraz trzech synów, budowała dom jednorodzinny w Białymstoku przy ulicy Niemeńskiej 7. Dom budowano etapami ze względu na dostępność środków finansowych. Na dzień zdarzenia, to jest 12 maja 2006 roku, dom stał w stanie surowym, przykryty dachem. Właśnie w ogródku przy domu pracowała tego majowego dnia pani Marianna. Raczej był normalny dzień taki. Normalny, nic nie wskazywało na to, że taka tragedia się wydarzy. Z przesłuchań pierwszych świadków wynikało, że Radziwońska była kilkakrotnie widziana podczas tych ogrodowych prac. Po raz ostatni około godziny 16.
Synowie. Tak, a pan? Sierżant Rabczyński. Przepraszam, ja wiem, że to może nie... Mów pan o co biega, bo ten skurwiel zwieje. Morda, Krzysiek. O co biega? Chciałbym się dowiedzieć, co było przed. Przywiozłem tu mamę. Miała zrobić ogródek. No to tu masz wszystko, czego dusza zapragnie. Aha. Tylko szpadla nie ma. Ale to nic, wiesz, to ja ci przywiozę. No no. I wcale się nie śpiesz. Około 11 przywiozłem mamie szpadel, a potem pojechałem do Nowodworców. Ja miałem kiedyś konflikt z sąsiadem, to mi jeden facet proponował, że z Białorusi przyjadą i wywiozą za Ural. Dzieci pracują w rolnictwie, to oni nie mają tam takich konkurencji, takich jakiś coś takiego. Około 19 mąż pani Marianny wraz z synami Krzysztofem i Tomaszem wrócili do Białego Stoku do mieszkania przy ulicy Fabrycznej. Beratowa, mojego brata żona właśnie, powiedziała, że jeszcze mamy nie ma. No to ja myślę, no przecież no pojadę nawet na polu, już godzina 20. Mamo! 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 Jezus, panie, mamo! Mamo! No i potem zadzwoniliśmy na pogotowie. Rozumiem, nie męczę już panów, ale gdyby coś się przypomniało... Jasne. Panie sierżancie, mamy świadka. Chyba było warto by ją przesłuchać. Dobra. To... Do widzenia, dziękuję. Dobry wieczór. Proszę, proszę. A więc chciała nam pani coś powiedzieć? Tak. Siedziałam sobie tam przy oknie. Sobie, że może to coś da, jak panu opowiem. I dobrze pani zrobiła. Czy to wszystko? Tak. Więcej tu już nie widziałam. Paskudna sprawa. To mógł zrobić każdy, albo była to przypadkowa śmierć. Szykuje się długi wieczór. Inni świadkowie twierdzą, że w dniu zdarzenia o godzinie 16 na ulicy Niemeńskiej widziano trzech młodych mężczyzn w wieku 16-17 lat. Były to osoby nieznane w okolicy. Ponieważ świadkowie zeznają,
że na terenie budowy widywano pijących alkohol mężczyzn. Można przypuszczać, że sprawcą zabójstwa mógłby być jeden z nich. To była osoba przypadkowa, po prostu ktoś się pojawił, jakiś człowiek, no bo nikt normalny tego by nie zrobił. Myślę, że to po prostu jakiś szaleniec, no nie wiem. Ja osobiście uważam, że to była jakaś zemsta. To było tak, no mączenie, to po prostu było okrutne coś, a później dopiero dusił żonę. Bezsensowne morderstwo, właściwie w biały dzień, wielu świadków, ale żadnych konkretnych ustaleń. W Białymstoku właściwie wyczerpano wszystkie możliwości znalezienia sprawcy czy sprawców. Małżonek ofiary utrzymuje, że mamy tu do czynienia z zemstą. Ja uważam, że tam jest z działkami nie w porządku i tam po prostu na tym tle. Sprawdzaliśmy różne wersje tego zabójstwa. Wątek zemsty, wątek gdzieś jakichś nieporozumień sąsiedzkich, czy też nawet wątek zbrodni na tle seksualnym. Wszystkie te wątki się nie potwierdziły. Brakuje nam dosłownie jednej nitki, przysłowiowej nitki, po której moglibyśmy dojść do kłębka i zatrzymać sprawcę tego zabójstwa. Ta nasza hipoteza pokazana w naszej inscenizacji jest jakby wam najbliższa, bo myśmy taką wybrali. Jest najbardziej prawdopodobna, bo wszystko mimo to wskazuje na pewnego rodzaju przypadkowość. Aczkolwiek apelujemy do osób, które w tym czasie tam na pewno były. Jest to teren otwarty, jest to skrzyżowanie drogi do dużego białostockiego osiedla domków jednorodzinnych i drogi wulotowej w kierunku granicy, w kierunku Krynek. W biały dzień, o tej porze, no to raczej jakiś ktoś przypadkowy musiał być po prostu. Fakty mówią to, że zbrodniarz albo czyhał na pana żonę, na pana mamę w komórce, albo zastał mamę, gdy ona w tej komórce była. Zaatakował bardzo brutalnie, uderzył kilka razy w głowę, powalił ją na ziemię, następnie udusił. Ta kobieta nie miała wrogów, ona była lubiana, szanowana przez wszystkich. Dlatego to jeszcze raz podkreślam, świadczy o przypadkowości, a nie o zemście. Chcieliśmy właśnie zaapelować do widzów programu, którzy cokolwiek mogą wiedzieć na ten temat zabójstwa, o pomoc po prostu w ustaleniu sprawcy tego morderstwa. Za tydzień, 1 listopada, Wszystkich Świętych, nie będzie emisji naszego programu. Zobaczymy się więc dopiero za 2 tygodnie, oczywiście w czwartek, oczywiście w Dwójce.